Zaledwie kilka miesięcy po publikacji artykułu o bandyckim ringu z Berlina, nasz, można już tak z pewnością powiedzieć, ulubiony periodyk na szerokim świecie powrócił do tematu przestępczości zorganizowanej. Tym razem autor tekstu skupił się na jednej z podwalin tego typu organizacji, którą jest prawo zemsty, i przeniósł się na południe, do Włoch. To właśnie tam działały sycylijska mafia i neapolitańska Camorra, które do dziś wzbudzają wielkie zainteresowanie. Artykuł zagłębiający się w owe przestępcze struktury ukazał się 14 kwietnia 1929 roku. Posłuchajmy. Zemsta zorganizowana w zbrodni. Już starożytni nazywali zemstę rozkoszą bogów. Przysłowiowo to określenie stwierdza, iż ludzkość, aczkolwiek potępia zemstę, jednakże docenia ową sumę zadowolenia, zdrożnej i okropnej przyjemności, jaką daje zaspokojenie pragnienia odpłaty za doznane zniewagi czy krzywdy. Zemsta była pierwotnie jedyną drogą prawną, na której poszkodowany mógł szukać zadośćuczynienia. Zwyczaj pozwalał mu się mścić, czyli samemu karać tego, który mu wyrządził krzywdę. Oczywiście tego rodzaju wymierzanie kary, niejako a discretion, polegając jedynie na poczuciu gniewu i krzywdy u poszkodowanego, musiało doprowadzić do rażących nadużyć. Człowiek pokrzywdzony, zaślepiony niejako swym bólem, który nie pozwalał mu na spokojne, obiektywne rozpatrzenie winy krzywdziciela, mścił się częstokroć o wiele dotkliwiej, niż na to przestępca zasługiwał. Toteż prawo odwetu, prawo zemsty, spotykamy tylko u ludów stojących na niskim poziomie kultury. Prawo zemsty zostało później uregulowane przez ustawodawcę. Można było mścić się tylko w pewien określony sposób. A więc na przykład za kradzież nie wolno już było odbierać życia przestępcy, a natomiast wolno było odciąć rękę i tym podobne. Ale i ten rodzaj zemsty zostaje następnie złagodzony przez prawo. Dziś za krzywdy poszczególnych obywateli mści się państwo. Nikomu nie wolno na własną rękę dochodzić sprawiedliwości, której wymiar stał się niejako monopolem państwowym. Po bogach rzezimieszki. Ludzie jednak pozostali ludźmi. Zawsze byli tacy, którym wymiar sprawiedliwości przez państwa nie wystarczał. Wymierzano więc sobie sprawiedliwość prywatnie. Zresztą tkwiąca w naturze ludzkiej skłonność do bezpośredniego reagowania na wszelkiego rodzaju zniewagi i krzywdy doznane powodowała, że mimo istnienia oficjalnego wymiaru sprawiedliwości, omijano go i załatwiano się z przeciwnikami na własną rękę, w sposób bardziej bezpośredni i dający więcej doraźnej satysfakcji. Tam, gdzie do władzy w państwie dorwała się klika, nieufność do władz sądowych była jeszcze większa. Klika bowiem uważała niezależną teoretycznie władzę sądowniczą za instrument swego panowania. Ludzie stojący poza kliką mieli do wyboru albo poddać się bezwzględnie jej terrorowi, albo też stworzyć własne instancje wymiaru sprawiedliwości. Zwykle opozycjoniści wiązali się w tajne stowarzyszenia, które walczyły z kliką u władzy, opierając się na własnym prawie zemsty. W sposób wszakże nieuzasadniony organizacje takie zwyrodniały z czasem w zwykłe zbrodnicze bandy i rozkosz zemsty po bogach odziedziczyli rzezimieszkowie. Dziś prawie wszystkie większe organizacje złoczyńców w Europie czy Ameryce oparte są na prawach zemsty. W żargonie rzezimieszków polskich zemsta taka nazywana jest dintoira. Powody, jakie skłaniają członków zbrodniczych band do oparcia swej organizacji na prawie zemsty, są nader jasne. Złoczyńcy stanowią niejako odrębne społeczeństwo, odgrodzone od społeczeństwa legalnego. Społeczeństwo złoczyńców ma swoje cele, ma swoje plany, które musi przeprowadzić, aby utrzymać swą egzystencję.
Oczywiście konieczną jest tu jak najsurowsza dyscyplina. Żadna organizacja, zwłaszcza działająca w trudnych warunkach, nie może istnieć bez silnej dyscypliny. Czymże jednak zbrodnicza banda może zmusić swych członków do przestrzegania zasad owej dyscypliny? Wszak ma się tu do czynienia z materiałem ludzkim najbardziej opornym przeciw jakimkolwiek próbom ujęcia go w pewne karby posłuszeństwa, uległości. Toteż banda umie wymusić na swych członkach potrzebną jej dyscyplinę, drogą strachu, drogą terroru. Członek bandy boi się bardziej zemsty swych towarzyszy niż samej policji. Dlatego tak rzadko wysypuje innych członków bandy, gdyż jest przekonany, że gdyby nawet sprawiedliwość w zamian za wydanie towarzyszy darowała mu winę, zemsta bandy nie minie go i dosięgnie go wszędzie. Chicago, Nowy Jork, Londyn czy Berlin posiadają szeroko rozgałęzione organizacje band, częstokroć działających na terenie szerszym, międzynarodowym. Wzorem organizacji tych band, prototypem ich, są dwie stare włoskie organizacje złoczyńców – Mafia i Camorra. Camorra narodziła się Ongi w Neapolu, skąd rozszerzyła się na środkowe i północne Włochy. Z Italii Camorra rozprzestrzeniła się po świecie całym, sięgając swymi mackami do wszystkich niemal krajów. Mafia jest natomiast pochodzenia sycylijskiego, skąd rozszerzyła się na południowe Włochy. Dyktator w walce z mafią. Mafia była do niedawna potężną organizacją. Różniła się ona od Camorry tem, iż miała pewne zabarwienie polityczne. Do mafii należeli nawet niektórzy wielcy politycy włoscy, jak Orlando i Ballandra. Mafia cieszyła się pewnego rodzaju bezkarnością, aż do czasów Wielkiej Wojny. Do walki z tajną tą organizacją wystąpił dopiero obecny dyktator Włoch Mussolini. Cyfry, z jakimi wystąpił pewnego razu w parlamencie, dobitnie wykazują, jakie rezultaty walka ta z sycylijską organizacją zemsty i zbrodni wydała w ciągu krótkiego stosunkowo czasu. Oto w roku 1926 statystyka przestępstw na Sycylii, liczącej 4 miliony mieszkańców, wykazuje 229 morderstw. Kiedy w roku 1923, a więc w okresie, kiedy mafia hulała jeszcze prawie że bezkarnie, cyfra ta była przeszło dwukrotnie wyższą, gdyż wynosiła 675 morderstw. Cyfra podpaleń spadła z 739 na 469. Uprowadzeń, a więc zbrodni typowej dla wszelkiego rodzaju organizacji zbrodni, działającej z pobudek osobistych, było w roku 1923 aż 1216, gdy w 3 lata później zanotowano ich już tylko 298. Wymuszeń w roku 1923 stwierdzono 238, a w roku 1926 już tylko 121. W jaki sposób dyktator zabrał się do oczyszczenia Sycylii z owej plagi tajnej organizacji? Oto policja zebrała nazwiska wybitniejszych członków mafii i w pewnym momencie wydany został rozkaz aresztowania 10 tysięcy członków tajnej organizacji. W więzieniach Palermo znajdują się jeszcze do dzisiejszego dnia członkowie mafii, czekający na wyroki. W niektórych rodzinach znaleźli się nagle pod kluczem wszyscy jej męscy członkowie. Sycylia burzy się przeciw tego rodzaju energicznym zarządzeniom. Uważa, iż istnienie mafii było jakąś częścią składową wolności obywatelskiej, jakby przywilejem sycylijskim. Bardziej krewcy Sycylijczycy grozili nawet rewolucją, która zresztą nie wybuchła. Do dzisiejszego dnia jeszcze stosunki bezpieczeństwa w Sycylii pozostawiają wiele do życzenia. W pewnych dzielnicach Palermo przechodzień narażony jest na każdym kroku na napad bandycki.
O ile nie wykupi się natychmiastowym wydaniem posiadanej gotówki czy kosztowności, pada pod nożem sycylijskiego bandyty. Pewna banda mafii działająca pod Palermo, a złożona ze 160 członków, na samym końcu zlikwidowania miała na sumieniu 36 mordów, 21 usiłowań morderstwa. Inna znowu banda, złożona z 278 rozbójników, miała na sumieniu w ciągu niedługiego przeciągu czasu 50 popełnionych morderstw. Zwolennicy mafii bronią się, twierdząc, iż organizacja ich ma cele czysto polityczne. Obecny jednak rząd włoski tępi ją bezlitośnie, uważając, iż istnienie tajnych organizacji jest szkodliwe dla państwa, gdyż w tajności najbardziej nawet ideowych związków lęknie się zazwyczaj zbrodnia. Groźniejsza siostra mafii. Najgroźniejszą jednak i bardziej rozpowszechnioną organizacją od mafii jest północnowłoska Camorra. Nazwa ta pochodzi z języka hiszpańskiego, w którym słowo gamurra określa krótką kurtkę, jaką nosili rozbójnicy hiszpańscy. Początków więc Camorry należałoby szukać w Hiszpanii. Gamurri byli jednak prawdziwym postrachem Hiszpanii, gdzie warunki topograficzne były wprost dla rozbójników idealne. Wąwozy, parowy, skały niedostępne, groty, jaskinie – wszystko to tworzyło świetne środki obronne dla band rozbójniczych. Nad każdym przesmykiem górskim panowała jakaś banda gamurri, wykonując jakby myta, gdyż kupcy, chcąc bezpiecznie odbyć podróż, wchodzili w porozumienie z bandą i opłacali się jej suto, za co otrzymywali coś w rodzaju listu żelaznego. Wysokość okupu zależała od wartości wiezionego przez kupca towaru. Lojalność swą wobec kupców, którzy złożyli swą taksę, gamurri posuwali do tego stopnia, iż w czasie przejazdu strzegli swych klientów przed napadem innych band niezorganizowanych rzezimieszków, amatorów. Specjalnym podatkiem byli także obłożeni wieśniacy, mieszkający w okolicy zawiadywanej przez bandę. Wszelkiego rodzaju interesy, jak kupno czy sprzedaż inwentarza, były otaksowywane przez gamurrów, którzy pobierali od wieśniaków odpowiednią zapłatę za nieprzeszkadzanie transakcji. Na czele owych band rozbójniczych, doskonale zazwyczaj zorganizowanych, stali nieraz dawni oficerowie armii hiszpańskiej lub członkowie rodów szlacheckich. Ostatecznie po przeprowadzeniu regularnej kampanii wojskowej przeciw bandom rozbójniczym zdołano wytępić w górach hiszpańskich owych gamurrów. Niedobitki tej organizacji powędrowały do Włoch, gdzie osiadły w Neapolu. Dawną nazwę gamurri zmieniono na włoską Camorra. Organizacja poczęła się wspaniale rozwijać, zaczęła kwitnąć. Do szeregów jej spieszyły zewsząd rozmaite ciemne typy, zbiry, uciekinierzy z galer, szubienicznicy, którzy wyrwali się niemal z rąk kata. Organizacja rosła, a jednocześnie tężała wewnętrznie, gdyż opierała się na wzorowej, żelaznej dyscyplinie, dzięki której mogła być odporną na wszelkie wrogie zakusy policji. Prawa Camorry były tak ostre, że określano je ogólnie jako pisane krwią. Organizacja posiadała kilka szczebli. Członkowie postawieni na wyższych szczeblach wydawali rozkazy, które niżej postawieni członkowie musieli bez szemrania spełniać. Biada temu, który by zechciał wyłamać się spod karp. Zemsta organizacji dosięgłaby go wszędzie. Szarże organizacyjne zdobywano męstwem i oddaniem się sprawom Camorry. Naczelnik organizacji nazywał się Capo Intesta. Miał on władzę życia i śmierci nad niższymi członkami bandy. Wszelkie ważniejsze zbrodnie były zlecane przez owego naczelnika lub przez radę przyboczną. Wykonanie zlecano poszczególnym członkom bandy lub też większym grupom, o ile chodziło o trudniejszą robotę. Łup wszelaki
oddawany był do dyspozycji bandy, która dzieliła go między członków w stosunku do wysokości rangi. Jak się miewają zbrodniarze obecnie? Złotym wiekiem bandy można nazwać połowę ubiegłego stulecia, kiedy to Camorra rozprzestrzeniła się po całych Włoszech, zdobywając olbrzymie dochody drogą wymuszeń, rabunków i morderstw. Rok 1861, rok wprowadzenia królestwa we Włoszech, stanowi fatalną datę w dziejach bandy. Rozpoczyna się okres gwałtownych prześladowań Camorry. Proces rozpadania się Camorry rozpoczął się również od wewnątrz. Pod wpływem prześladowań malała wewnętrzna dyscyplina. Bardziej tchórzliwi członkowie wydawali swych towarzyszy. Organizacja poczęła się chylić ku upadkowi. Odżyła ona jednak w początkach XX wieku. Jej stan obecny? Według oficjalnych sprawozdań policji włoskiej, Camorra prawie że nie istnieje. Operuje jeszcze na terenie Neapolu kilka band, które przywłaszczyły sobie dawną, dumną nazwę Camorry. Ale to już nie to samo. Wnukowie dawnych kamorrystów nie dorośli w opinii policji do pięt swych dziadków. Operacje nowoczesnych kamorrystów polegają na pobieraniu okupu od drobnych rzemieślników i kupców neapolitańskich. Tak twierdzi policja włoska, która przypisuje sobie zasługę prawie że zupełnego wytępienia niebezpiecznej organizacji. Natomiast cudzoziemcy, przebywający w Neapolu, mają nieco odmienne zdanie o likwidacji groźnej Camorry. Według ich twierdzeń organizacja ta istnieje do dzisiejszego dnia w dawnej formie. W szeregach jej znajdują się podobno wybitne jednostki arystokracji włoskiej. Działalność dzisiejszej Camorry polega na szantażowaniu bogatych osób, które pragnąc okupić spokój i bezpieczeństwo swych mieszkań, przedsiębiorstw czy kas, opłacają się sowicie członkom Camorry. Okup banda pobiera zwykle w sposób najzupełniej niespodziewany. Pojawia się na przykład nagle przed pałacem jakiegoś magnata finansowego eleganckie auto, z którego wysiada wytworny dżentelmen, budzący swym wyglądem zaufanie. Dżentelmen taki oświadcza, iż potrzeba mu nagle gotówki, jakieś parę tysięcy lirów, że musi zapłacić jakiś naglący dług lub coś podobnego. Gospodarz, aczkolwiek dżentelmen żądający gotówki jest mu najzupełniej nieznany, skwapliwie wypłaca owe parę tysięcy lirów. Ma za to zapewniony spokój i może bezpiecznie wśród nocy przejść przez ulicę Neapolu. Camorra go nie tknie. Camorra jest tak dobrze zorganizowana, że wie doskonale, co zginęło takiemu a takiemu cudzoziemcowi w takim a takim lokalu. O ile to jest rzecz pamiątkowa, można się zwrócić do portiera hotelowego, który wskaże jakiegoś człowieka zaufanego Camorry, mogącego przy pewnym nakładzie gotówki doprowadzić do zwrotu skradzionego przedmiotu. Nie należy się tylko zwracać do policji. Wówczas Camorra się zatnie i nie odda. Organizacja ta rozciąga swe macki poza granice kraju. Zemsta jej sięgnąć może nawet i do Ameryki. Zdarzały się wypadki, że osoby chroniące się przed mściwą ręką Camorry wyjeżdżały za ocean. Organizacja wysyła za nim swych ludzi, którzy nie odstępowali ani krok od ofiary, aż wreszcie wykonali w dogodnym momencie akt zemsty. W Ameryce jako po matce dziecko Camorry funkcjonuje czarna ręka. Camorra, mafia, berlińskie podziemne organizacje, które ostatnio wywołały głośne zajścia w okolicy Dworca Śląskiego, słynne bandy Chicago, San Francisco czy Nowego Jorku. Wszystko to są organizacje bliźniaczo podobne do siebie. Działają one terrorem więcej nawet niż samą zbrodnią. Wymuszenia i szantaże stanowią główne ich źródła dochodu. W trudnych tych robotach mogą uzyskać pewne powodzenie jedynie dzięki świetnej swej organizacji.
Prawo zemsty doprowadzone zostało u nich do perfekcji. Członek boi się bardziej zemsty swej bandy niż praw państwowych. Dlatego też raz na zawsze pozostaje wiernym swej zbrodniczej organizacji.